Proszę Państwa, ja pochodzę z linii prymasowskiej potockich. Początek naszej rodziny jest XII wiek, to jest pierwszy rekord 1265. Pochodzimy od takiego protoplastry, który się nazywał Żyrosław i był regimentarzem Kędzierzawego. Kędzierzawy nie pojechał na wyprawę krzyżową, bo stwierdził, że tam nie ma piwa, więc to nie ma co robić. Udawał się na połowców i mój przodek, będąc jego regimentarzem, wyróżnił się w bitwie. Zabił trzech dowódców i później ze swoimi rycerzami pogonił to, prawda, poganów. Dostał herb 2,5 czycia krzyża w polu błękitnym. To jest nasz herb. I powiedzmy, jest protoplastą jego syn wielu rodzin szlacheckich. Był skromnym szlachcicem spod Jędrzejewa, miał tylko jedną wioskę. Ale w roku 1500 prawdopodobnie jego prawnuk udał się na Ukrainę i w ciągu pokolenia miał już 6 wiosek. Był pod hetmanem tarnowskim, dowódcą bitwy pod Obertynem, husarzem. I po prostu cała ta działalność wojskowa, początkowo na Ukrainie, przerodziła się w duże latyfundia z powodu czarnoziemów i zboża, prawda? Moi przodkowie brali udział w wszystkich bitwach i powstaniach, które uważali jednak za idiotyzm polityczny, za idiotyzm wojskowy, ale wypadało w nich brać udział. Ostatnim bogatym człowiekiem w mojej rodzinie był mój pradziad Stanisław Potocki z Rymanowa, który wziął udział w powstaniu styczniowym, o innych nie będę mówił. Spędził 6 lat w Tobolsku, później 3 lata w Kamieńcu. Jako więzień uciekł z Kamieńca, nie ukorzył się przed carem, w związku z tym rekwizycje majątków nastąpiły na Podolu olbrzymie. Jego matka, księżna Sapiechowa, była najbogatszą Polką, działaczką charytatywną. Uciekł do Drezna, emigracja polska uciekała wówczas do Drezna i tam uciekł, miał tylko szablę i kontusz. Poznał Annę Działyńską, która zakochała się w nim. Pan Jan Działyński, szef powstania w Wielkopolsce, podarował mu małą miejscowość, były zameczek króla Sobieskiego Myśliwski. To im się nie podobało, to było w województwie lubelskim. Przeniesie się do Rymanowa i założyli uzdrowisko w 1876 roku. Założyli uzdrowisko. Prababcia, widząc biedę na Podhalu, na Podkarpaciu, zakładała tam szkółki rolnicze. Dziadek skończył Politechnikę Lwowską, specjalizację mechanizację rolnictwa, był inżynierem i działał. Zakładał pierwsze, prawda, lokomobile, uzdrowisko, mieliśmy ropę naftową, lasy. Uzdrowisko było zrobione tak wspaniale, że dziadkowi dawano 5 zł, on dawał morgę ziemi i budowano dom. Ten dom musiał być wybudowany w stylu szwajcarsko-polskim. I miał przechodzić na dziadka po 30 latach. Dziadka i pradziadka. Ale oni tylko przyjmowali tam ludzi, którzy byli albo inteligencją, albo powstańcami, albo coś mogli wnieść w miejscową społeczność. Nie byli to ludzie przypadkowi. Często ludzie, którzy uciekali z innych zaborów. I ta działalność trwała do 1944 roku. Odsyłam wszystkich do pamiętnika mojej prababki Anny Działyńskiej, mój pamiętnik napisany w 1924 roku, która zakładała pierwsze w Polsce szkoły artystyczne dla młodzieży wiejskiej, dla kobiet koronkarstwo, dla mężczyzn zakładała szkoły rzeźbiarskie, przywoziła to do Krakowa i sprzedawano to arystokracji. Jak była cholera w tych miejscach tam w powiecie sanockim, to wydawała zielniki, ratowała ludzi chorych na cholerę. No, była uznana ogólnie jako osoba święta. Jak zmarł dziadek, arystokracja chciała ubezwłasnowolnić, bo twierdzono, że ona rozdaje pieniądze. A ona działała społecznie, prawda? I tak, uzdrowisko wyglądało i miasto w ten sposób, że jak przyjechała na Podkarpacie, to były to kurne chaty, prawda? A po dwóch pokoleniach pobytu tam w mojej rodzinie, w wiosce było elektryka, światło, każda willa miała łazienki, prąd, była doprowadzona droga. Dziadek robił tak zwany czyn społeczny 2 razy w roku. I Łemkowie, i Ukraińcy dawał powody, budowali drogę, kolej do Sanoka. Był posłem do Parlamentu Austriackiego i Polskiego. Swoje diety rozdawał biednym, czego nie widziałem u żadnego z posłów współczesnych. Także
Ta działalność była prowadzona przez te trzy pokolenia. Już, prawda, oni zeszli z klasy arystokraci do ziemian. Niemniej jednak powiem trochę o Potockich, mojej linii. Zasłużonym najbardziej w naszej linii był twórca konstytucji Ignacy Potocki, twórca powstania kościuszkowskiego. Mieliśmy wielu innych, na przykład praprawnukiem mojego pradziadka brata był Henryk Dobrzański, major Hubal i inni. Rodzina w sumie miała 29 virtuti militari po stronie męskiej, od złotych wielkich, a po kądzieli 12, także prawie 40 na 200 istniejących. W różnych bitwach brali udział, oczywiście na Syberiach, kształcili się raczej w Polsce. Dziadek był prezesem, założył Towarzystwo Balneologiczne, był prezesem Polskiego Towarzystwa Balneologicznego i prowadził uzdrowisko, miał srebrny medal na wystawie krajowej. Ta działalność była wieloraka. Dzieci były wysyłane na studia. Ja urodziłem się już w roku 49, 1 czerwca, przedwcześnie na ziemiach odzyskanych. Ojciec uciekł z majątku. I zmienialiśmy od 49 roku za mojej, od kiedy pamiętam, miejsce 17 razy. Ojciec 24 razy. Był wielokrotnie aresztowany na UB. Raz groziła mu kara śmierci, ale zdarzyło się tak, że w Stalinogrodzie miał 50 kilo pieprzu i handlował tym. Nie wolno było tego robić. Mógł zostać zabity jako prawda, spekulant, ale siedzi tydzień na tym UB, nie biją, nie katują, w końcu wołają go do góry i mówią, szef tego całego UB mówi, Jasiu, za okupacji ocaliłeś mi życie. Czasnął ojca w pysk, strzelił go i powiedział, uciekaj teraz do żony i dzieci, spierdalaj, powiedział. Był to Żyd Rymanowski, ojciec ocalił 8 Żydów Rymanowskich, trzymał ich w swoich majątkach, kłócił się ze swoim ojcem i trzymał ich w lesie. Oczywiście nie płacił ani grosza. Jeden był wybitny profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza i jak nadchodzili bolszewicy, to ojciec rozmawiał z nim. Zresztą bardzo semicko wyglądał, ojciec farbował mu włosy i tak dalej. Mówi, ten profesor mówi, Jasiu, to w tych grządkach są największe brylanty, jakie widziałeś w życiu. Ojciec powiedział, twoje, nie moje. I udał się z konno na ziemię odzyskane z mamą i z moją starszą siostrą, ale ponieważ był front rosyjski, schowali się w łańcucie piwnicy, zawołał ich hrabia Alfred i przez 2 tygodnie ukrywali się u niego. Byli tam. Jak front przeszedł, pierwsza żona ojca, która zmarła, udała się 200 km przez front do Rymanowa, żeby przeprowadzić krowę z uwagi na to, że nie miała mleka i trzeba było karmić moją siostrę Alicję, która zmarła 2 lata temu. Skończyła studia tu w Warszawie, prowadziła Fundację Muzyki Poważnej, Alicja. W czasie okupacji ojciec mój i brat założyli z innymi ludźmi po prostu szlak kurierski. Szlak prowadził przez Rymanów i willę brata mojego ojca. Przechodzono na Węgry, między innymi jednym z przechodzących na Węgry był brat generała Andersa, pułkownik Anders. Ukrywano tam wielu ludzi po wojnie. Oczywiście państwo mówią teraz, ja nie zgadzam się z tą polityką ukraińską dzisiaj, bo ojciec mi mówi, że od 1939 roku, bo do Katynia miał wylądować w Katyniu, ale nie zdążył, bo chciał pojechać do swojego pułku swoleżerów, skończył pod chorążówkę. I niestety na prośbę aliantów odwołano mobilizację. Ojciec konno udał się, chciał jechać na wojnę, więc przez drogi udawał się na swoim własnym koniu z Wisem i strzelał do Messerschmittów i Dornierów, ale się nie przebił. Więc opłotkami udał się do Lwowa i tam brał udział w obronie Lwowa. Stworzył szwadron, którym udawał się na Niemców, bo chciał, zawsze marzył, żeby być ułanem i bić bolszewika, tak jak bił Stryj i inni moi przodkowie. No i później postawiono ich wszystkich w szeregu, szeregowców oddzielono, podoficerów oddzielono, oficerów oddzielono, ojciec zdjął epolety, przechodził polski Żyd z naganem w kurtce skórzanej i pytał się tak ojca, no co, polski pan z wojny wraca? Ojciec mówi, nie, ja łem ekspod sanoci, z każdej ruki,
białe ruczki, wszystkich się... Ojciec miał haluksy, bo pracował na ziemi, skakał o tyczce, uprawiał tenis, uprawiał konną jazdę, szermierkę, był tak zwanym pistoletem. Każdy ziemianin przed wojną był sportowcem. I puścili go. Więc udał się z kolegą z Podchorążówki do majątku najbliższego. Przedzierali się przez front. I tam poprosili miejscowego ziemianina o pożyczenie na parol oficerski dwóch koni. Słowo honoru przed wojną znaczyło wszystko. Człowiek bez honoru, człowiek, który był inkryminowany. Takim człowiekiem był na przykład Berling, który przed wojną żył żoną innego oficera, w związku z tym miał sąd tajny wojskowy i nie był przyjmowany w towarzystwie. Dlatego Rosjanie doskonale o tym wiedzieli. Na Łubiance go wysłali, prawda, zrobili go szefem armii tej berlingowskiej, komunistycznej, tak samo jak zrobili marszałka złodzieja Rzymirskiego, który okradł pieniądze, z które ludzie się składali na maski gazowe i tak dalej. Człowiek bez honoru nie istniał. No i proszę Państwa, jesteśmy na tych ziemiach odzyskanych, nie wolno nam się zbliżać do majątku 55 km do roku 56 pod karą śmierci. Takie były czasy. Ojciec nie miał pracy, warunkiem pracy było zameldowanie, a zameldowanie warunkiem pracy. Dostał jedną pracę po wojnie, gdzie zrobił ją dyrektorem uzdrowiska, ale powiedział, że on nie będzie pracował z tymi ludźmi, ponieważ oni kradną, piją i siedzą na długich zebraniach partyjnych. I szabrują. Bo ziemie odzyskane były miejscem szabru. Przyjeżdżano tam i szabrowano wszystko, co było w tych niemieckich willach. Proszę Państwa, i w końcu ojciec miał taką pracę, że na przykład zbierał złom. Jechaliśmy koniem, z naszym koniem Baśką, ja szedłem do wsi, pytałem się, czy są butelki, szmaty, zbieraliśmy złom przez 2 lata, nie było co jeść. Pamiętam, że był taki rok, że odżywialiśmy na przykład tylko jabłkami, albo odżywialiśmy się tylko kaszą. Nie było co jeść, w szkole byłem inkryminowany, ponieważ zmieniałem tę szkołę co 2 lata, byłem rachityczny, bo byłem niedożywiony, dzieci się znęcały nade mną, bo zawsze krzyczano Potocki, zdrajca, szczęsny. Ja mówiłem, że to nie z mojej linii. A nauczycielka, pamiętam, powiedziała mi w drugiej klasie, że takich jak ja, czyli inteligencję i a w ogóle nie wiedziała, że jesteśmy arystokratami, bo ojciec dodawał chłopa, poszedł do miejsca piastowego i poprosił księdza, żeby go nie kojarzyć z ojcem, z dziadkiem hrabią. Dostał tam lewy akt urodzenia, bo z kękarty miał napisane, że jest kierowcą z wojny, bo był w NSZ i w AK i plus to on prowadził te kurierski szlak tam z w Rymanowskim. I proszę Państwa, ocalaliśmy zawsze, bo ojciec w pewnym momencie, jak już wiedział, że przychodzą, że za dobrze pracuje, albo że tam Potocki, albo coś, to zwijał nas wszystkich, zabierał nas. Był taki stary samochód Studebaker amerykański, braliśmy meble i jechaliśmy do następnej miejscowości, gdzie ojcu się wydawało, że w jakiś sposób... I zawsze dostał jakąś pracę, ale jak już dostał 2-3 razy, za komunę, to była dzięki przedwojennym ziemianom, którzy poszli do partii i mu pomagali. Czyli w latach 60. był dyrektorem PGR-u, jakiś czas bezpartyjnym, jedynym w Polsce, prowadził świetnie te majątki. Ja w szkołach miałem same problemy, bo czytałem książki, nie podobała mi się szkoła i robiłem figle, prawda? A figle, nie tylko figle, ale mówiłem nauczycielom, że mówią nieprawdę. Wszyscy milczeli, albo udawali, że coś tam robią, a ja mówiłem, że nieprawda. Potem chodziłem notorycznie na wagary, jak już dotarłem do Krakowa w 56 roku, 8, to chodziłem na wagary, bo wolałem iść do kościoła, do zamku, do muzeum, wolałem iść do kina, oglądać filmy francuskie, neorealizm czy nową falę francuską, włoską. Wolałem chodzić do bibliotek, należałem do 5 bibliotek. Stąd tytuł mojej książki, Chłopiec z kawką na ramieniu, na wysokim drzewie. Bo na wysokim drzewie zawsze czułem się bezpiecznie. Jak ojciec był tam, takie miał gospodarstwo, prowadził rolne, mieszkaliśmy w stajni, to wtedy uratowałem kawkę i ona oswoiła się i była u mnie na ramieniu. Zawsze było dużo zwierząt mimo biedy. Mieliśmy jakiegoś konia, jakiegoś osła, mieliśmy różne zwierzęta. No i tak jakoś przebrnąłem 3 licea, 1 technikum, wszędzie mnie za nieobecność wyrzucano i w końcu stwierdziłem, mając tam lat 14, że ja pójdę do szkoły morskiej, bo to jest jedyny sposób. Chodziłem do 1 w Krakowie liceum, który absolwentem był Józef Konrad Korzeniowski. I stwierdziłem, że będę marynarzem po to, żeby uciekł z systemu. Wtedy ta szkoła była 3-letnia. No oczywiście ją skończyłem, ale nie pozwolono mi pływać, bo stwierdzono, że
Ojciec jest na azylu, podskoczyłem do oficera politycznego. No i w Krakowie zdałem na studia, dostałem się dzięki znajomościom, bo nie miałem punktów na pochodzenie, skończyłem te studia i stwierdziłem, że nie będę nic innego robił, bo do muzeum nie chcę iść pracować, to nie dostałbym pracy. Pływać mi nie wolno było, mój polityczny oficer powiedział po poligonie, że będę pływał na holownikach, więc zająłem się, ponieważ w klubie jeździłem w Swoszowiance, byłem najlepszym jeźdźcem, a właśnie uprawiałem dzikitówkę sam, bo byłem dzieckiem samotnym, jeździłem na koniu. Przyjechali raz filmowcy i powiedzieli, czy będę statystował w filmie. Dostałem 375 zł. No i tak stałem się kaskaderem. Byłem 7 lat kaskaderem. Dzięki temu skończyłem studia. Zarabiałem poważne pieniądze. Nikt się mnie nie rzepiał już o nazwisko, ale ryzykowałem zdrowie i życie. A później chciałem być na reżyserii. Oczywiście mi nie pozwolono. Więc wykonywałem w różnych filmach do wyjazdu do 1981 roku. Byłem dekoratorem wnętrza albo scenografem. I dlatego, że byłem, dostawałem tą pracę tylko ze względu na to, że wykonałem ją za innych, że miałem poczucie czasu, poczucie obowiązku, że umiałem zorganizować ludzi i zrobić coś na czas. To były te cechy, które wyniosłem z domu, bo od dziecka nigdy nie dostawałem kieszonkowego, tylko musiałem pracować. Przykładowo, jak poszedłem w 5 klasie jako rachityczny chłopczyk do spółdzielni mieszkaniowej pracować, jako pomocnik murarza, a ojciec był tam kierownikiem transportu, czy czegoś takiego, czy wiceprezesem. To nosiłem cegły 4 czy 5 murarzom na 6 piętro. I po 3 miesiącach takiej pracy w 5 klasie stałem się najsilniejszym chłopcem w klasie i już nikt się nade mną nie znęcał. A ponieważ mnie bito często, to robiłem tak, że w stodole chodziłem po takich wysuniętych drewnianych blokach i chodziłem na rękach, żeby być sprawny fizycznie i żeby nikt więcej nie bił. Poza tym miałem kuzyna alpinistę i woził mnie potajemnie jako nieletniego. Woził mnie w Tatry i wspinałem się z nimi w skałki. Wspinałem się jako pierwszy na świecie z tak zwanym malczykiem, wspinaliśmy się bez liny. Nazywano nas kaskaderami skały. No i proszę Państwa, ta edukacja moja była, to była taka, jak już do Krakowa dostałem się i były muzea, i były biblioteki, i to już czułem się wyróżniony. Mieszkałem u cioci tam na dywanie, bo nie było, jak przyjechaliśmy do Krakowa i zameldowano nas w 1966 roku. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że 17 lat byliśmy bez zameldowania i ojciec bez pracy. Dopiero w tej spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ miał plan wyjechania z Polski, to dostaliśmy mieszkanie. Ja miałem pierwszy raz w życiu swój pokój w bloku, mając 17 lat. Także takie były czasy, mimo to, tak jak ojciec mi powiedział, że dziecko, po wojnie zabrano nam wszystko, ale honoru nie. Uczył mnie, kazał mi chodzić, jak pieniądze, które zarabiałem u niego, tak jak inni pracownicy, musiałem nosić worki 51 kilo gdzieś tam w BGR-ze. Zarabiałem 51 zł, to przeznaczał mi, mówi teraz tak, na francuski, na szermierkę i na konną jazdę. Na szczęście francuskiego nie musiałem płacić, bo ciocia uczyła w konsulacie francuskim francuskiego. Konną jazdę w klubie opłacałem sobie i opłacałem sobie szermierkę. I to mnie uratowałem, stałem się bardzo sprawnym fizycznie, intelektualnie człowiekiem, który już sobie dawał radę nawet z dużą masą dziwnych ludzi, jak to w szkole, starszych chuliganów i tak dalej. Więc proszę Państwa, w 1981 roku wyjechałem, ponieważ Jurek Traal mnie oszczek, bo działałem w opozycji, między innymi rozdawałem ulotki Pejasowi i innej, oszczek mnie, że będzie stan wyjątkowy. Ja wyjechałem 3 tygodnie ze stanem wojennym, spędziłem 11 lat w Ameryce. Pracowałem w filmie, pracowałem jako rybak na Alasce, pracowałem jako kaskader, jako scenograf. Wróciłem do Polski, byłem patriotą, mimo że zarabiałem tu 100 razy mniej, ale od razu mnie ukradziono z tych pieniędzy amerykańskich. No i pracowałem 12 lat bez ZUS-u, różne rzeczy robiłem, uczyłem angielskiego, prowadziłem wycieczki, grupy zagraniczne w Krakowie. To wszystko nie dawało mi ZUS-u i stwierdziłem w 2004 roku, że ja wyjadę, muszę gdzieś zarobić na emeryturę. Bo wszystkie moje prace w życiu nie były na etacie, tylko były o umowę o dzieło lub zlecenie. Ja nigdy nie chciałem pracować na etacie, bo nie nadaje się na niewolnika. Ja w Stanach mi się udało kilka razy pracować na etacie, ale zaraz zrobiłem rewolucję i szef mnie chciał przekupić, albo mi dawał więcej pieniędzy, albo ja ludzi brałem za sobą, także nie nadaje się na pracownika najemnego ani w komunizmie,
ani w kapitalizmie. Założyłem kilka biznesów, że pracowałem zawsze sam dla siebie. Zarabiałem dużo pieniędzy, jeżeli już zarabiałem, a później ja miałem taki zwyczaj, że pracowałem 100-150 dni w roku, a później kupowałem książki, jeździłem po świecie, dokształcałem się, rysowałem i robiłem te rzeczy, poznawałem świat. To, czego nie wolno mi było za komunizmu, bo te 32 lata, jak mieszkałem w komunizmie, to przygotowałem je teoretycznie do świata. Nie zakładałem rodziny, z uwagi na to, że wszystkie moje panie chciały, żebym poszedł na etat, chciały, żebym poszedł do bloku, żebym miał słomianą tam słomiankę, dwie puste papierosów, paczki czy butelki z Peweksu i pracował na etacie, albo wstąpił może do partii, może bym kiedyś dyrektorem został. Nie, nie, to nie odpowiadało mi. Od dziecka chciałem wyjechać z kraju, a nawet wrócić, ale no nie dano mi tej szansy, bo jak nastąpił stan wojenny, miałem aresztować, obrabowano mi mieszkanie z dzieł sztuki, antyków, które zbierałem w filmie przy skupach, jak byłem dekoratorem wnętrz. Wszystko zabrano, stan wojenny nastał, byłem w Austrii, więc nie było po co wracać do ojczyzny. A jak wróciłem, no to mnie obrabowano jeszcze raz skutecznie. Pracowałem bez ZUS-u, więc w 2004 wyjechałem do Szkocji, Anglii, tam byłem tłumaczem, w Irlandii założyłem organizację, własny biznes, pomagałem Polakom, którzy byli okradani przez pracodawców. Ale ciekawy rozdział mojego życia, najpiękniejszy, niestety się skończył, bo 6 lat byłem na Alasce, byłem rybakiem, później miałem własny kuter, miałem wilka, żyłem wśród Indian. To się niestety skończyło, bo Exxon wylew zabrał mi dochody łososia, wiesz, pijany marynarz, Valdis z romną tankowcem skały, musiałem sprzedać kuter, wrócić do Kalifornii. I tak żyłem, podejmując się różnych dziwnych, niebezpiecznych prac w życiu, które dawały mi adrenalinę, ale zawsze pomagałem innym i to na ogół Polakom. I te wszystkie organizacje, jak patrzę na Polaków, te wszystkie organizacje, które poznałem, i to jest tak, w tej diaspory polskiej, to tak, ludzie bardzo kłótliwi i bardzo zawistni, nie umiejący współpracować. I to jest tragedia, proszę Państwa. Ja na emigracji, mieszkając w 11 krajach, poznałem masę ludzi, masę. Pomogłem około 27 tysięcy. Stąd białaczka, bo się zachorowywałem dla ludzi, bo 50% mojej pracy w Irlandii, czy byłem tłumaczem, miałem firmę, było odzyskiwanie pieniędzy dla Polaków, którzy byli okradani przez pracodawców. Byli bardzo niewdzięczni, bardzo roszczeniowi, niewykształceni albo wykształceni w złym kierunku. Ja po prostu się poświęcałem dla tych ludzi. Ja nie rozumiałem, że ktoś później może mnie obgadywać czy pomawiać o coś. Także tak się skończyło. To teraz jestem na emeryturze. Przeszedłem 11 lat, umierałem na białaczkę, ale wyszedłem z tego dzięki medytacji, modlitwie, sile woli, sportom. Czwarty stopień, lekarz mnie zaniedbał. Jestem na emeryturze, napisałem książkę z nudów w zeszłym roku i teraz piszę drugą. Ta jest pamiętnikiem. Właśnie od czasu stalinowskich, od 1949 roku, przechodzi przez 11 krajów. Napisałem ją w ciągu roku, ponieważ jestem inwalidą, jednym palcem prawej ręki. I teraz piszę powieść właśnie o komunizmie, bo moja koleżanka, która tutaj jest, pani Joanna Wasilewska, powiedziała, świetnie opowiadasz, weź napisz to. I napisałem to, to na Facebooku miało jakiś oddźwięk, więc złożyłem sam. Bez cenzury, bez poprawności politycznej, sam złożyłem książkę i wydałem. I teraz zrobię drugą, następną, bo jestem bezwzdowcem, nie pracuję dla nikogo, wydawcy są marni. I sprzedałem ją całą prawie, zostało mi tam niewiele kopii, ale pieniądze z tej książki chcę użyć, ponieważ ojciec mój napisał pamiętniki, prosiłem go 20 lat temu, ale byłem bardzo chory i nie mogłem mu tego wydać. I pieniądze z tej książki przeznaczę na wydanie pamiętników, bo jest tradycja rodzinna. Ja napisałem pamiętniki, ojciec, mój stryj, które też są niewydane, i moja prababcia, bo uważam to za swój obowiązek, bo jeszcze mając 73 lata, to ja poznawałem ziemian i arystokrację, którzy na zachodzie i na wschodzie i w Polsce pokazywali mi swoje pamiętniki, ale nikt z rodziny tego nie wydawał. A wszędzie w Polsce były wydawane, prawda, książki pana pułkownika Wałacha, na przykład ja jako były partyzan ziemi kieleckiej i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żeby opisano tą warstwę ziemiańską i arystokratyczną, że mimo wszystko, żeśmy wychowani zostali tak, że ojciec wyjechał do Szwecji z 10 dolarami, uciekł, to działał społecznie. Ja uciekłem z 5 dolarami, też działałem społecznie i to jest w naszej naturze. I mimo wszystko kochamy.
kochamy pracować i kochamy pracować społecznie i działać, tylko nie znosimy polityki z uwagi na to, że Polska została kolonialnym krajem sprzedanym za 10-15% wartości i wszystkie te partie można wrzucić do kosza. Polacy nie umieją się zorganizować. Ja mieszkałem w Ameryce i tam jest ta demokracja od root class, czyli ludzie, jak zostałem tam jakimś szanowanym obywatelem miasteczka pod San Francisco, to przyszli do mnie ludzie i powiedzieli, senator, mówią, działaj, bądź radnym. Ja mówię, ilu jest radnych? 4. A czy jest pensja? Nie ma. W San Francisco jest 6 radnych, w tym moim miasteczku Fairfax było 4. Nikt nie jest opłacany w Krakowie i w San Francisco mieszka na obrzeżu 15 milionów obywateli, a w Krakowie jest 64 radnych, a jest 750 tysięcy, biorą pensje, biorą diety. Także w ogóle cały system polityczny i partie uważam za kompletnie martwy, kompletnie zużyty. Powinni młodzi ludzie organizować się. Wiem, że to jest bardzo trudne, bo te wszystkie partie od wsi, starostwa, miasteczka są opanowane, ale trzeba to robić, bo nie ma wyjścia, bo jak nie, to państwo będziecie niewolnikami tych wszystkich ludzi, wasze dzieci i wnuki. A przy tych zagrożeniach tych europejskiej, prawda, pseudokultury i tego wszystkiego, musimy stworzyć własne struktury, zachować naszą kulturę, która nie ma jej prawie. No bo jak popatrzymy na telewizję, czy TVN, czy jak popatrzymy na TVV, czy popatrzymy na cokolwiek i na to, co się proponuje ludziom, że nie ma gazet, nie ma pism literackich, nie ma pism historycznych, są jakieś małe kręgi ludzi, to ja uważam, że to jest naszym obowiązkiem dla naszych dzieci i wnuków zbudować struktury demokratyczne. No cóż więcej mogę powiedzieć? Cieszę się, że mogę z państwem rozmawiać, bo kocham moją ojczyznę, ale jestem totalnie zawiedziony tym, co się stało, jak wróciłem w 1992 roku do Polski, później wyjechałem w 2004. Na szczęście zostałem na Zachodzie, bo w Polsce powiedziano mi, że takich ludzi jak ja się nie leczy, bo nie mam ZUS-u z ostatnich 10 lat, miałem 4 stopień białeczki, nawet hospicy mi nie chciano dać, ani opieki paliatywnej, ale Ukraińcom się daje, uważam to za błąd, bo ja lubię pomagać ludziom, ale zrobiono z nich obywateli pierwszej klasy, nie wolno wyróżniać nikogo, kto jest obcy w taki sposób. Takie jest moje zdanie skromne, tak uważam i bardzo bym chciał, żeby to wszystko się zmieniło i że powstały te struktury młodych ludzi czy starszych demokratyczne. Tu panowie dwaj walczą o to już 10 lat. Ja się chętnie przyłączę i chętnie będę mógł, bo zawsze jestem całe lato w Polsce, poznawać z ludźmi, którzy są wartościowi, coś robią. Młodzież jest zniechęcona do polityki, ja wiem. Tak jak za komunę, bo ja idę do pracy, do korporacji, bo muszę karierę robić. Ich polityka nie interesuje. A może by ich zainteresowała, gdyby to było struktury, które są uczciwe, demokratyczne, prawdziwie. Dziękuję bardzo.